wyrażę optymizm w ten sposób, że zakładam, że przynajmniej średnio zaangażowany katolik kojarzy to wydarzenie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Kiedy to Jezus pod Cezareą Filipową pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, za kogo mnie uważają. I pamiętamy, że Piotr się wyrywa i mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus go chwali, po czym tłumaczy, że Syn Człowieczy będzie umęczony, zabity. Piotr bierze Jezusa na bok, tłumaczy mu, słuchaj, to nie może na ciebie przyjść. I Jezus chwilę po tym, jak pochwalił Piotra, gromi go ostrymi słowami, precz mi z oczu, szatanie. Liczę na to optymistycznie, że średnio zaawansowany katolik kojarzy tą scenę i te słowa. I mam tą nadzieję, ponieważ chcę zwrócić uwagę, że właśnie w tej Ewangelii są utkwione przynajmniej dwa elementy, które powinny rozwinąć naszą wiarę. Czyli z średnio zaawansowanego jesteśmy w stanie stać się, no, może nie ekspertem według kanonów gier komputerowych, ale więcej niż średnio zaawansowanym. Ale perspektywy naprawdę, naprawdę są maksymalne. Można zajść bardzo daleko. Dokąd i dlaczego? Oto Jezus mówi, ja jestem Mesjaszem, czy też prowokuje taką odpowiedź, wskazującą na Niego jako na Mesjasza. I Piotrowi wydaje się, że otworzyły się przed nim niebiosa. Aż spada na niego jak grom z jasnego nieba ta reprymenda, precz mi z oczu, szatanie. Czyli co? W jednym i tym samym Piotrze mamy dwa różne pierwiastki. Dwie różne sytuacje. Z jednej strony Piotrowi otwiera się trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte oko i widzi w sposób dalekosiężny to, kim jest Jezus, a z drugiej strony nawet jednego oka nie ma. Jest tak ślepy, że próbuje odwieść Jezusa od męki śmierci i zmartwychwstania. W jednym i tym samym człowieku to tkwi. Zauważmy to. I to szczególnie mówię do tych, którzy w swoim średnim rozwoju katolickim zatrzymali się na takim oto etapie. Trzeba być jednoznacznym, przejrzystym. Niech tak znaczy tak, niech nie znaczy nie. Żadnych kompromisów. Ten idiotyzm postawy, przepraszam za tak ostre słowa, ale ta kwestia jest godna tego, żeby ją storpedować. Ten idiotyzm podtrzymywany zresztą przez wielu księży o tej samej mentalności chce napiętnować, chce nazwać i powiedzieć, to jest nonsens. W jednym i tym samym człowieku zawsze tkwią ogromne perspektywy, dalekosiężne intuicje i ciężki prymityw i ciężka ślepota. Tak jak w Piotrze. W każdym z nas. We mnie najpierw. Przed wszystkimi i przed tymi wszystkimi, do których mówię, a których posądzam o to, że mają tą rygorystyczną, mentorską mentalność. Niech tak brzmi tak, a nie brzmi nie. Dla człowieka jest rzeczą niemożliwą być tak jednoznacznym. Według takich kategorii tak, tak, nie, nie, zupełnie fałszywie i nietrafnie rozumianej, błędnie rozumianej Ewangelii, w której Jezus to mówi, Piotr nie miałby najmniejszych szans. Zostałby wykasowany jako nieczysty, jako nieprawomyślny, a Jezus zbudował na nim Kościół. Co za niespodzianka. I druga kwestia, która tkwi w tej Ewangelii, która ma być motorem naszego rozwoju. W dalszej części Jezus mówi, każdy, kto chce się rozwinąć, niech weźmie krzyż swój na swoje ramiona. I niech mnie naśladuje. Niech zmierzy się z samym sobą. To jest też kwestia godna ciągłego przypominania.
Jezus mówi, weź krzyż na swoje ramiona. To nie oznacza, że spadną na ciebie wszystkie nieszczęścia, wszystkie możliwe choroby, że Żydzi, masoni, jezuici i cykliści napadną cię zewsząd i cię zniszczą. Te słowa nie oznaczają tego. Jezus mówi w tych słowach, weź pełną odpowiedzialność za swoje życie. To jest wziąć krzyż na swoje barki. Weź pełną odpowiedzialność za swoje życie. Niezależnie od tego, co cię w tym życiu spotka, zmierz się z tym. Nie uciekaj od tego. Skonfrontuj się z samym sobą, z tym, co życie stawia przed tobą. Szczególnie wtedy, kiedy to jest czymś, czego nie wybierałeś, na co się nie zgadzałeś i co jest absolutnie dla ciebie niekomfortowe, niezyskowne, niekorzystne i jest przeciwko tobie. Bierz pełną odpowiedzialność. Strasznie łatwo jest ustawić sobie rzeczywistość w takich kategoriach. Tak, tak, nie, nie. Strasznie łatwo jest zredukować, zreinterpretować wszystkie nieszczęścia właśnie jako klęski, które Bóg na mnie celowo zrzuca, żeby mnie naprawić. To są wszystko fałszywe tropy. Bóg nie zajmuje się wysyłaniem pershingów, żeby one zniszczyły nasze życie. Bóg nie zajmuje się unieszczęśliwianiem ludzi. Bóg prowadzi do szczęścia. Ale żyjemy w świecie, w którym spotyka nas mnóstwo zła i mnóstwo przykrości. Jezus mówi, droga do szczęścia to jest droga nieupraszczania wszystkiego w kategorię tak, tak, nie, nie. I nie upraszczania sobie życia, tylko brania za nie odpowiedzialności.